Pixar w pudełku. W tym odcinku przyjrzymy się algebrze obrotu. Będziemy pracować z funkcjami trygonometrycznymi, sinusem i kosinusem. Zacznijmy od obrotu wokół punktu 0,0 o kąt teta. Zwykle obrót o kąt dodatni wykonujemy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a obrót o kąt ujemny zgodnie. Przydałby się wzór mówiący, dokąd po obrocie przemieści się punkt x, y. Niech x' i y' będą współrzędnymi punktu x, y po obrocie. Chcemy znaleźć wzory na x' i y' zależne od x, y i teta. Z jednym punktem jest łatwo. Co się dzieje z punktem 0,0 w czasie obrotu? Zostaje na miejscu. Zatem x' równa się 0 i y' równa się 0. Co z punktem 1,0? Przechodzi w punkt x', y', jak widać tutaj. Aby określić wzory na x' i y', prowadzimy prostą prostopadłą z x', y' do osi x. Pomarańczowy odcinek to x', a fioletowy y'. Zauważcie, że trójkąt pomarańczowo-fioletowo-zielony to trójkąt prostokątny. Długość zielonego boku przeciwprostokątnej wynosi 1. Bo punkt 1,0 znajduje się o jedną jednostkę od punktu pierwotnego. Długości nie zmieniają się podczas obrotu. Fioletowy odcinek znajduje się naprzeciwko kąta teta i ma długość y', której jeszcze nie znamy. Stosunek tego boku do przeciwprostokątnej to sinus teta, czyli y' przez 1 równa się sinus teta. Prościej, y' równa się sinus teta. Trzeba powtórzyć funkcje trygonometryczne? Link poniżej. Podobnie pomarańczowy bok przylega do kąta teta i ma długość x'. Dzieląc długość tego boku przez długość przeciwprostokątnej, uzyskam x' przez 1 równa się kosinus teta, a to oznacza, że x' jest równy kosinusowi teta. To wszystko mówi mi, że punkt 1,0 przechodzi w punkt kosinus teta sinus teta. W ćwiczeniu oswójcie się z tymi pojęciami.